Tak, Jakub Karolak jest razem ze mną. Jakub, no wasze miny mówią wszystko. Legia was tak zaskoczyła dobrą grą, czy też no wy dzisiaj po prostu zupełnie nie byliście sobą, nie tylko z tych dwóch pierwszych meczów sezonu? Myślę, że w ogóle przyjechaliśmy przygotowani na to spotkanie mentalnie. Myśleliśmy, że mecz sam się wygra, że wygrywamy 2-0 i to już jest po tej serii. Ale Legia pokazała, że to nie jest jeszcze koniec i nie będzie z nimi tak łatwo. No tego nigdy nie można mieć w głowach. Pewnie wasz trener przestrzegał przed tym, że Legia to jest klasowy zespół. Dobrze o tym wiecie. No mentalność ważna jest w takim meczu. Czy to jest tak, że która z drużyn wygra tak wysoką pierwszą kwartę, wygra mecz? Bo tak to wygląda po tych trzech spotkaniach. Nie zawsze, bo są jeszcze straty, które można odrobić, ale mimo tego, że w przerwie powiedzieliśmy sobie, że jeszcze powalczymy, to początek trzeciej kwarty był bardzo słaby. Tak jak cały mecz i później to już taka przewaga była zbyt duża, że nawet nie było szansy jej odrobić, więc musimy zapomnieć o tym meczu i przyjechać 100 razy bardziej skoncentrowani w sobotę. No właśnie, i koncentracji brakowało i tego rytmu też przez to swojego zupełnie nie mogliście odnaleźć. Legia na to nie pozwoliła. No tak, jeśli przegrywa się taką ilością punktów już na początku meczu, to te akcje są bardziej szarpane, nie gramy konsekwentnie do końca, tylko próbujemy szybko te punkty odrobić, a nie zawsze to wychodzi. Tego czasu nie jest dużo do soboty. Uda się tą głowę ochłodzić, tą koncentrację znaleźć? Myślę, że na pewno. Mamy jutro cały dzień, sobotę. Myślę, że przeanalizujemy ten mecz i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy.